Hejka wszystkim. Hejka. W dzisiejszym filmie nagrywamy dla was dzisiaj haul zakupowy. Większość rzeczy w sumie ja kupiłam, bo Kuba jakoś tak nie mógł za bardzo mieć za siebie Powiem rzeczy. Powiem wam, że ja nie mogłem nic znaleźć w sklepach, jakby ja nie cierpię promocji. Stwierdziłem w tym roku i w sumie dzięki mnie Magda to kupiła, bo powiedziałem, okej, są promocje, pierwszy raz w roku wydam jakby kasę na promocjach, bo ja zawsze robię tak, że zawsze kupuję wszystko, jak promocje się skończą. No i stwierdziłem, że strasznie mi nie wygodnie. Stwierdziłem, że w końcu zrobię te zakupy na promocji, ale wyszło tak, że Magda jednak zrobiła te zakupy, ja zrobiłem naprawdę drobne rzeczy, kupiłem. No i większość rzeczy mamy, w sumie kupiliśmy teraz w Zarze, Pull&Bear, H&M. No i ja jeszcze kupiłem w outlecie z Tomiego jedną małą rzecz, którą wam zaraz pokażemy. Okej, okay, ale zanim zaczniemy, chciałam ci jeszcze coś powiedzieć. No. Bo, nie patrzę. No. Nasz filmik Hall Twinkle Candle dobił 1000 wyświetleń. Jej! A nie wchodziłem. Dzisiaj wszedłem, w sumie mi pokazywało 900 z kawałkiem. To jest w końcu nasz pierwszy filmik, który faktycznie ma dość sporo wyświetleń. Chociaż powiem wam szczerze, że myśleliśmy w sumie, że wszyscy będą też zainteresowani innymi filmikami, ale jednak jakieś hole recenzje są naprawdę dosyć ciekawe i w sumie fajnie to nam się nagrywa, więc dzisiaj też będzie. Chciałam zobaczyć właśnie ile jest tych wyświetleń i patrzę, ile jest 1000, stwierdziłam, że powiem Kubie to na filmie, żeby po prostu było takie wow, w sumie jestem ciekawa, jak to będzie w przyszłości. Nie wiem, ale chciałabym, że w przyszłości nagrywamy taki filmik. O, wybiło nam 10 tysięcy pod tym, 100 tysięcy, milion! No ale z moimi kruczkami do celu. Zacznijmy od tego, że może pokażemy najpierw moje rzeczy, bo ich jest dużo mniej i ja muszę jeszcze sporo rzeczy zrobić na uczelni i zostawię was później z Magdą. A więc pierwszą rzecz tak naprawdę, którą sobie kupiłem i powiem wam, że mega mi się spodobała. I już oderwałem metkę, więc nie powiem wam ile kosztowała, może napiszę jak znajdę. 80 zł myślę. Tak? No, kupiłem taką niebieską bluzę. Ona jest w rozmiarze w sumie L, ona jest taka oversize. No i ogólnie mi się mega też podoba ten kolor, by podkreślać i kolor oczu. No w sensie mi się mega podoba i szukałem takiego koloru właśnie. Jeszcze szukam cały czas takiego biało-brązowego, beżowego może, w sumie nie wiem jak to nazwać, ale też bluzy, ale w H&M mi się kompletnie nie podobała. Kolejną rzeczą, która do tego idealnie też fituje, są... Zobacz mi w twarz. Nie. Tak. Nie. Są spodnie, które kupiłem w Pull&Bear i co prawda też one są, nie wiem właśnie, bo one są trochę za... Są trochę za ciasne. Jakby nie wiem, czy będą dobre, ale to są jakby takie jeansy z dziurami. Powiem wam, że nigdy nie lubiłem spodni z dziurami i nie wyglądałem w tym dobrze, ale stwierdziłem, że czas kupić. Nie wiem, czy je zwrócę, czy nie, bo są faktycznie ciasne, no ale muszę po prostu ogarnąć. I one w sumie mega tanie kosztowały. 0% zniżki. Nie wiem, czy zobaczycie. Z 69 na 69. Żartujesz? Nie. Nie, ale no myślę, że na pewno była... No dobra, powiem wam, że nie zobaczymy ile kosztuje, bo niestety cena jest posrana, ale były z 69, jakby na 69, ale... Jezus, właśnie ja robię takie deale życia. Kupuję coś, co po prostu ma czerwoną metkę. Kuba powiedział, że pierwszy raz kupię coś... Na promocji nawet mnie Pull&Bear w... Pip! Pull&Bear. Nie, wydaje mi się, że one kosztowały 90 zł, a to po prostu coś nakleili. Ale nie wiem, ogólnie one super fitują do tej bluzy, więc naprawdę jest to mega. I ostatnią rzecz, jaką kupiłem, i w sumie to jakiś czas temu, nie teraz, t-shirt taki błękitny. O Jezus, on pasuje do tej bluzy, koszulki. Do bluzy raczej w sumie. Kupiłem taki zwykły, basicowy t-shirt z Tomiego. I powiem wam, że akurat w sumie on był mega przeceniony, bo 70% ze 180 na 53 zł. Tak naprawdę z moich rzeczy to wszystko Magdę trochę przynudziłem, no ale teraz naprawdę zobaczcie ile ona ma rzeczy i jak długo będzie to trwało. Okej, więc Kuba teraz idzie, musi robić swoje rzeczy, a ja zostaję z wami sama. W ogóle pierwszy raz będę nagrywać cała filmik i się tak trochę, nie wiem, czuję. No ale dobra,
Ja ogólnie kupiłam większość rzeczy w Pull & Bear, bo powiem wam, że na początku w ogóle nie mogłam za bardzo znaleźć nic na tych wyprzedażach. Byliśmy na początku z Kubą w jednej galerii, w której kupiłam sobie chyba tylko jedną rzecz, nic nie widziałam. Był mały wybór i tak, no nie mój styl za bardzo. No i później pojechałam drugi raz już z koleżanką Patrycją, wiem, że to ona, więc pozdrawiam cię. I pojechałyśmy do... Jednak chyba muszę być na tym filmie. Powiem wam, że Magda nienawidzi ze mną robić zakupów, dlatego jak powiedziała, że pojechała z koleżanką i nagle sobie tyle rzeczy wybrała, to od razu pomyślałam o tym, że nie lubi ze mną robić zakupów. Ale idę dalej się uczyć. No bo ogólnie Kuba jest taki, że na zakupach po prostu szybko chce zrobić te zakupy, a ja wolę sobie tak pochodzić, popatrzeć, zastanowić się, więc po prostu wolałam pojechać z koleżanką i faktycznie wtedy się po prostu obkupiłam. I dla mnie w ogóle najlepszym sklepem właśnie, jeżeli chodzi o te wyprzedaże teraz w tym okresie, był Pull & Bear, bo tam po prostu jak weszłam, to byłam w szoku, po pierwsze, że te rzeczy były bardzo tanie, a po drugie był fajny wybór. Ja ogólnie chciałam sobie najbardziej kupić takie rzeczy na zimę, czyli swetry, też chciałam sobie kupić jeansy i ogólnie tam, znaczy zazwyczaj ogólnie swetry tak w normalnej cenie kosztują tak około 200 zł, coś takiego, 150, a tam normalnie prawie każdy swetr kosztował 40-45, więc to po prostu była to mega promocja, a też materiał mieli bardzo fajny, ale już nie zwlekając, pokażę wam te rzeczy. Zaczniemy sobie od rzeczy, które zamówiłam online. I od razu mówię, że jeszcze ich nie przymierzałam, więc tutaj po prostu na filmie będę od razu z wami przymierzać i zobaczę po prostu, jak będą na mnie leżeć. Jeżeli to będzie mi się nie podobać, to po prostu je zwrócę. Większość mi się podoba, ale zobaczymy po prostu. No bo zawsze wiadomo, że jak się zakłada, to inaczej trochę te ubrania leżą. Więc pierwszą rzeczą, jaką kupiłam... jest taki ala golfik, ale nie do końca, bo w sumie nie jest aż tak bardzo pod szyję. Jest on kremowy i ogólnie jest taki, widać, że troszkę cieplejszy, tylko że on jest bardzo krótki, taki mały można powiedzieć, więc ja jestem ciekawa właśnie, jak on będzie na mnie wyglądać. I on kosztował 45 zł po zniżce i właśnie jest z Pull & Bear. No zobaczymy, mi się bardzo podoba, właśnie chciałam kupić sobie taki kolor, bo ja mam troszkę ciemniejszą karnację i u mnie te jaśniejsze kolory moim zdaniem ładniej wyglądają, więc po prostu chciałam mieć taki kremowy sweterek u mnie w szafie, więc zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ogólnie jest ładny, tylko właśnie zastanawiam się, czy nie będzie troszkę za mały. Kolejną rzeczą, ja to kupiłam i w ogóle jestem bardzo, coś to jest jedna z takich w ogóle najmniejszych rzeczy, moim zdaniem, które zamówiłam w fajnej cenie. Jest taka koszula, która w ogóle teraz takie koszule są bardzo modne i ja właśnie chciałam sobie taką kupić. Tak jak Kuba wcześniej pokazywał, teraz jakoś mamy taką fazę na taki baby blue, taki niebieski, jaśniejszy, błękitny. Bardzo mi się podobają takie kolory, więc właśnie chciałam mieć taki kolor u siebie też. No i zamówiłam sobie taką koszulę. Jest ona taka cieplejsza i ja bardziej myślę, że po prostu będę ją sobie rozpinać i tak troszkę można powiedzieć, że coś takiego jak taki bardziej taka kurtka, ale coś takiego, bo bardziej mi się po prostu podoba rozpięta. Ona kosztowała 90 zł, nie wiem niestety ile kosztowała przed zniżką, bo jakby nie mam tego napisane w tym zamówieniu, ale myślę, że tak około pewnie 150 zł wcześniej kosztowała. No bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że też będzie fajnie leżeć. No i zobaczymy. Już po prostu mam w głowie, jakie stylizacje bym zrobiła z tą koszulą. Naprawdę bardzo mi się podoba. I kolejne, ostatnie... Kuba! Nie mam ni chwili na vlogu i oczywiście już wszystko rozwalone. Magda nie daje sobie rady. Jednak to facet po prostu... Wszystkiego dopilnuje. Okej, więc kolejny sweter. W ogóle naprawdę ja kupiłam tyle swetrów, że... Myślę, że już bardzo długo nie będę kupować swetrów. Więc kolejny sweter, jaki kupiłam, jest to golf. I w ogóle mi się bardzo podobają golfy. Ja no, mam bardzo mało golfów w szafie, więc chciałam sobie właśnie taki kupić. Jest on w takim fajnym szarym kolorze, jaśniejszy taki szary. I wygląda tak. Myślę, że będzie fajnie wyglądać.
i jest właśnie też taki cieplejszy. W ogóle bardzo mi się podoba to, że w tym roku na tych wyprzedażach te swetry faktycznie były cieplejsze, bo często było tak, że faktycznie jakaś tam była promocja, na przykład nie wiem, jakiś sweter kosztował 40 zł, ale okazywało się, że no, to nie jest tak naprawdę sweter, tylko bardziej bluzka, bo jest taki, no nie jest po prostu ciepły. A teraz faktycznie kupiłam takie swetry, które będą cieplejsze, bo też u mnie był z tym problem, że po prostu nie miałam takich cieplejszych swetrów, więc wygląda tak. On kosztował 70 zł po zniżce, ale myślę, że naprawdę jak teraz go dotykam, to ma bardzo fajny materiał, więc myślę, że było warto. I ostatnią rzeczą, jaką sobie zamówiłam, jest taki kardigan. Właśnie też chciałam sobie zamówić jakiś kardigan, bo nie mam też za bardzo kardiganów takich, żeby po prostu narzucić, jak chcę założyć jakąś słodniejszą bluzkę i żeby po prostu nie zakładać takich swetrów, zwykłych swetrów, to właśnie chciałam coś rozpinanego, a takie kardigany myślę, że bardzo fajnie wyglądają. On w ogóle był bardzo tani, kosztował tylko 40 zł i wygląda tak. Jest to taki brudny róż, coś w tym rodzaju. No i też jest właśnie taki cieplejszy i myślę, że będzie też się bardzo fajnie sprawdzał. Dobra, więc na razie jeżeli chodzi o Pull&Bear, to by było na tyle. I kolejnym sklepem, który odwiedziłam, była Zara. No i tak jak mówiłam wcześniej, właśnie większość rzeczy kupiłam w Pull&Bear i tutaj kupiłam sobie taką bluzkę. I to jest taka bluzeczka, która jest troszkę w takim stylu sweterkowym, właśnie, że jest troszkę cieplejsza i ona ma podobny kolor do tego sweterka, który Wam na początku pokazywałam, czyli jest taka kremowa. Wygląda tak, ona ogólnie ma tutaj też takie poduszki. Mi się za bardzo te poduszki nie podobają, ale wydaje mi się, że akurat w takiej jaśniejszej bluzce nie będzie ich za bardzo widać. Więc zobaczymy, jak też będzie wyglądać, ale myślę, że będzie ok. I właśnie ja od razu, jak zobaczyłam tą bluzkę, to wyobraziłam sobie, że do tego mam jeszcze tą niebieską koszulę. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądać, bardzo ładnie to będzie się komponowało, więc wiedziałam, że ją wezmę i też powiem Wam, że była po prostu śmieszna cena, bo kosztowała tylko 20 zł. Jedna kosztowała 20 zł, a wcześniej kosztowała 45. Więc wiedziałam, że za 20 zł taką bluzeczkę jak najbardziej warto kupić. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, jest taka sukienka. I w ogóle Kuba był taki właśnie trochę sceptycznie do niej nastawiony i do końca nie wiedział, czy mam ją wziąć, czy nie. Bo trochę to jest taki inny styl, który za bardzo, jakby ja nie noszę takich rzeczy za bardzo. Ale mi się ta rzecz po prostu spodobała, stwierdziłam, że też chcę mieć taką troszkę różnorodność w szafie, bo zazwyczaj ograniczam się do takich rzeczy klasycznych, takich basicowych, ale z czasem warto mieć coś innego. To też nie jest jakieś nie wiadomo jakie szalone i w ogóle w innym stylu, ale jest troszkę właśnie inne. Jest to taka sukienka. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać, no ale jeszcze Wam pokażę później na sobie. Jest to taka beżowa sukienka i ona jest luźniejsza. I fajne jest to, że właśnie mi się podobają też takie sukienki, które są luźniejsze, że można na przykład się w niej najeść i nic nie będzie się wylewało, ale no też wygodniejsze po prostu są. No i stwierdziłam, że właśnie fajnie mieć na zimę taką dłuższą sukienkę, luźniejszą, bo można na przykład do tego założyć jakieś fajne buty, płaszczyk i gdzieś wyjść. Wiadomo, że teraz w sumie nie ma gdzie wychodzić za bardzo, ale naprawdę bardzo mi się spodobała, tylko że z tyłu ona ma troszkę inny materiał. Z tyłu ten materiał jest taki bardziej w stylu koszuli, coś takiego. I trochę to inaczej wygląda po prostu. Kuba powiedział, że bardzo mu się podoba tył tej sukienki, że ten tył jest taki bardziej właśnie elegancki i po prostu bardziej mu się podoba. A szczerze mówiąc, mi się na przykład bardziej podoba przód. W sensie, że bardziej taki sweterkowaty. I tutaj też na rękawkach ma, rękawki ma zapinane, więc w razie co można sobie je odpiąć i po prostu podwinąć rękawy. No i oprócz tego też takie ważne jest to, że jest luźna, ale ma też tutaj pasek. Więc sobie tutaj możemy zawiązać ten pasek i naprawdę to bardzo ładnie wygląda, jest to eleganckie, wygodne, więc stwierdziłam, że muszę to mieć. I słuchajcie, to w ogóle była zniżka minus 70%, więc przed zniżką ta sukienka kosztowała 140 zł, a po zniżce tylko 40 zł, więc naprawdę stwierdziłam, że jest to taka promocja,
że warto z niej skorzystać, dlatego stwierdziłam, że będę ją mieć. Ale zobaczymy, czy faktycznie będę w niej często chodzić, czy mi się przyda, ale myślę, że naprawdę czasem, jak będę może gdzieś z koło wychodzić, to założę. Majo teraz przyszedł pomóc mi w filmiku, tak? Kuba właśnie do mnie wraca, bo to już jest na tyle na dzisiejszy film. I będzie kolejna, druga część, będzie... Bo też jeszcze nie wszystkie paczki nam doszły, ja na pewno chcę więcej rzeczy kupić, bo to co mam Magda, a co ja mam, to w ogóle nie da się opisać, więc muszę na pewno jeszcze sobie coś dokupić, ale Magda już sobie coś zamówiła, więc no... I tak wygrała. A więc wyczekujcie, bo drugi haul zakupowy będzie, myślę, że w przyszłym tygodniu. Ja na pewno muszę się wybrać, zrobię jakieś zakupy. Więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dzisiaj w sumie troszkę inaczej, bo przez chwilę sama nagrywałam. I dajcie znać w ogóle, jak wam się podobały ubrania, czy może coś z tego byście chcieli zamówić. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, jeżeli filmik wam się spodobał. Buziaki! Pa!